Ten mecz nie będzie zwykłym ligowym spotkaniem, tylko spotkaniem, które może zadecydować o awansie do pierwszej ligi. No tak to akurat wyszło akurat. Na pewno dwie kolejki wcześniej nie myśleliśmy, że akurat z Rakowem będziemy walczyć już o ten upragniony awans. Na pewno ten mecz będziemy traktować jako z gatunków, które gramy u siebie. Gramy ostatni mecz praktycznie u siebie w tej rundzie. I będziemy na pewno walczyli tylko o 3 punkty. Z Rakowem, którym w drugiej lidze nam ewidentnie idzie. No powiem, że akurat w tej lidze akurat gramy, a przegraliśmy tylko chyba z nimi raz pierwszy mecz, pamiętam u siebie 4-0, tamtego kolejki nie przegraliśmy ani w pucharze, ani w lidze. Na pewno przemawiają statystyki za nami i mam nadzieję na też nasze boisko. I mówię, no oby ta pasa została podtrzymana jutro. Warto o tym wspomnieć. Ostatni raz Gekesty w pierwszej lidze grał 18 lat temu. I w obecnej kadrze jesteś jedynym zawodnikiem, który pamięta tamte czasy. Znaczy, no akurat może tak za bardzo nie pamiętam, ale no wiem, że wtedy akurat występowałem w tej naszej drugiej lidze, wtedy akurat grałem chyba 1,5 roku. Zaawansowaliśmy z trzeciej do drugiej. No cieszę się akurat, że jeszcze akurat tutaj jestem w tym miejscu akurat, że po tylu latach do tyłu zawita znowu zaplecze ekstraklasy i tylko można z tego się cieszyć. Właśnie cel, który sobie osobiście postawiłeś, jest bliskiej realizacji. No akurat tego się cieszę, że akurat ten cel, który sobie postawiłem, jest. Na pewno są jeszcze jakieś marzenia. To zostawię na razie dla siebie, ale mam nadzieję, że jutro ten cel zostanie postawiony przez nas.